W wykładzie tym chcę wyjaśnić pojęcia pola skalarnego i pola wektorowego. Co to jest skalar? Skalar to jest wielkość fizyczna, do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista. Na przykład temperatura jest skalarem, gęstość jest skalarem. Ktoś mnie się na przykład zapyta, jaka temperatura jest w tym miejscu, a ja odpowiadam, temperatura wynosi tyle i tyle w jakichś jednostkach. Czyli podaję liczbę i wszystko wiadomo, prawda? Podaję jedną liczbę i wszystko wiadomo. Wiemy, że mamy bardziej skomplikowane obiekty, na przykład wektor. Wektor to jest wielkość, do której określenia potrzeba podać moduł, czyli długość wektora, prawda? Czyli to jest liczba. Musimy podać też kierunek oraz musimy podać zwrot wektora. Na przykład prędkość jest wektorem, przyspieszenie jest wektorem, siła jest wektorem i tym podobne. Na przykład ktoś mnie się zapyta, jaka jest prędkość tego obiektu. Ja mówię, prędkość jest 10 metrów na sekundę. Ale my nie wiemy, czy w którym kierunku jest ta prędkość. Nie wiemy, jaki jest zwrot tej prędkości, prawda? Czyli mówiąc, że prędkość jest 10 metrów na sekundę, nie podajemy pełnej informacji. Żeby określić wektor, musimy podać nie tylko liczbę, czyli moduł, musimy jeszcze podać kierunek oraz musimy podać zwrot. No i właśnie, proszę Państwa, narysujmy sobie teraz wektor. Mamy tutaj układ współrzędnych x, y oraz z. No i proszę Państwa, rysuję sobie jakiś wektor. O, tu jest wektor, tutaj jest początek wektora i na końcu mam strzałkę. Czyli proszę Państwa, w trzech wymiarach w zasadzie muszę podać trzy liczby, które określają mi początek wektora oraz trzy liczby, które określają mi koniec tego wektora. Czyli muszę podać współrzędne początku i końca wektora. Często jako początek wektora bierzemy po prostu 0, 0, 0, czyli początek układów współrzędnych. No i wtedy wystarczy podać, prawda, współrzędne końca tego wektora, czyli musimy wtedy podać trzy liczby. Teraz, co to jest pole skalarne? Pole skalarne to jest obszar przestrzeni, w którym każdemu punktowi x, y, z, czyli w każdym punkcie x, y, z, jest przypisana wartość skalarna, czyli jest przypisana liczba. Na przykład możemy mieć temperaturę w funkcji x, y, z. Czyli w każdym punkcie x, y, z określona jest temperatura, określona jest jedna liczba i wtedy mamy dokładnie pole skalarne. Zróbmy sobie jeszcze raz rysunek. Mamy układ współrzędnych x, y, z, x, y, i z. I teraz, proszę Państwa, w jakimś obszarze przestrzeni, w każdym punkcie określam temperaturę. Tu jest jakaś temperatura, tu jest jakaś temperatura, tu jest jakaś temperatura, tu jest jakaś temperatura, tutaj, tutaj i tak dalej. Dla każdego punktu mam określoną temperaturę. Czyli mogę zapisać, że temperatura jest funkcją x, y, z. No to jest po prostu funkcja, prawda? Ale mówimy właśnie, że określone jest pole temperatury. I to jest dokładnie pole skalarne. W każdym punkcie jest określona jakaś liczba. I teraz te pole temperatury, co jest przykładem pola skalarnego, może zależeć od x, y, z, ale też może zależeć w ogólności od czasu, prawda? W czasie temperatura może się zmieniać w tych różnych punktach, prawda? No, my w tym kursie przynajmniej na początku będziemy zajmować się polami, które nie zależą od czasu. Ok? Dobrze, to już wiemy, co to jest pole skalarne. To teraz natychmiast możemy powiedzieć, czym jest pole wektorowe. Jeżeli każdemu punktowi rozpatrywanej przestrzeni przypisany jest wektor, to mówimy, że określone jest pole wektorowe. No i zróbmy sobie jakiś przykład. Narysujmy sobie rzekę. Narysujmy sobie rzekę. O, tu jest rzeka. I patrzymy na tą rzekę z góry. Dobrze? To jest rzeka. Tutaj, o. To jest rzeka. I patrzymy na tą rzekę z góry. I teraz rysujemy układ współrzędnych. Tutaj jest x. O, tu będzie x. A tutaj będzie y. Teraz może innym kolorem narysujmy sobie te wektory. Teraz tak. Czyli mamy rzekę, patrzę na nią z góry oraz mam układ współrzędnych x i y. I teraz w każdym punkcie mierzę prędkość wody. Mierzę prędkość wody. Czyli na przykład tutaj prędkość jest taka, powiedzmy. Tutaj prędkość jest taka. Tutaj na przykład prędkość jest taka. A tutaj prędkość jest taka. I tak samo tutaj. Tutaj prędkość jest taka, a tutaj na przykład prędkość jest taka. Proszę Państwa, to jest znany fakt, że prędkość rzeki jest największa w środku, a najmniejsza jest właśnie na bokach. Czyli widzimy, proszę Państwa, że teraz w każdym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie i w tym punkcie mam określony wektor. Mam określony wektor i to jest właśnie
pole wektorowe. I teraz ja oczywiście dla każdego punktu mogę zmierzyć prędkość tej wody i narysować wektor, prawda? Czyli mamy pole wektorowe i to jest dokładnie pole prędkości. To jest dokładnie pole prędkości. Czyli możemy sobie zapisać, że mamy prędkość, która zależy od x, y i z. Czyli w każdym punkcie mogę podać prędkość rzeki i mam określone pole wektorowe i to jest właśnie pole prędkości. I znowu, tak jak powyżej, ta prędkość w ogólności może zależeć też od czasu, prawda? No, prędkość rzeki na przykład może zmieniać się z czasem, więc w ogólności to może zależeć od czasu. Teraz, proszę Państwa, takie pole wektorowe może być bardzo skomplikowane. Ja bym chciał zrobić tutaj, narysować takie pole wektorowe i zaraz sobie powiemy, co to jest. Mamy układ współrzędnych. Tutaj bierzemy tylko dwa wymiary. X, Y, pomijamy składową Z-ową. I tutaj sobie narysuję takie pomocnicze kółko. I rysuję teraz, proszę Państwa, wektory. Mam tutaj coś takiego. Tutaj mam coś takiego. Tutaj mam coś takiego. Tutaj mam coś takiego. A tu mogę mieć jeszcze coś takiego. Coś takiego. I proszę Państwa, co to jest? Teraz wyobraźmy sobie, że to jest właśnie znowu powierzchnia rzeki, na którą patrzę z góry. I tutaj rysuję dokładnie wektory prędkości tej wody. To co to jest? No to jest dokładnie wir. Prawda? Jak mamy wir w rzece, no to ta woda się kręci w koło. I wtedy jak będę mierzyć prędkość tej wody, to właśnie zauważę dokładnie coś takiego. Ta prędkość się zmienia, prawda? Zakreśla takie koło. I my do zagadnienia wirowości wrócimy w dalszej części kursu, bo okazuje się, że właśnie w zagadnieniu elektryczności i magnetyzmu te zagadnienie jest ważne. W następnym wykładzie wprowadzę pole elektryczne, które jest właśnie polem wektorowym. Dziękuję.